Także witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Mamy tutaj ten komis samochodowy, o którym Wam mówiłem w poprzednich dwóch odcinkach. Są tutaj samochody sportowe i różne muscle cary, różne samochody klasyczne, ale na przykład taka nieklasyczna Corvette C8, która stoi sobie tutaj obok mnie. Kolor biały. Nie wiem, jest po prostu przepiękna. Taka Corvette, nie wiem, jak ona się skarbiała. No, nie wiem, totalnie się nie przygotowałem za bardzo tego filmu, dlatego za dużo o tych samochodach Wam nie powiem, nie? Ale na przykład mogę powiedzieć, że ktoś za bardzo się pobawił tą Toyotą, ponieważ jest tutaj, no, lekko uszkodzona. Ale to nie zmienia faktu, że jest bardzo takim autem, no, na pewno nieczęsto może się spotkać coś takiego na ulicy. Tutaj na przykład niebieski, klasyczny Mustang. Nie wiem, który to może być rocznik, jakiś 65 może, ale to też totalnie nie wiem. Kolor taki piękny, niebieski. Tutaj mamy jeszcze białe Renault. Biały kolor. Oraz oczywiście jakieś kokardki, gdzie wygląda, jakby jechało na ślub jakiś. I to jest oczywiście Renault, ale wcześniej myślałem, że to jest Mini Cooper, bo pomyliło mi się z tym tutaj małą bestią. I to jest oczywiście Mini Cooper, no, w kolorze czerwonym. Tak, także mamy oczywiście jeszcze tutaj jakieś inne samochody, czyli na przykład klasyczne BMW Z4. Już stary dość. A tutaj Lexus z bodykitem chyba i oczywiście spoiler. Tam stoi jeszcze jakieś auto bez kół, to chyba jakiś Golf 20. Ale na przykład mogę pokazać jeszcze to BMW od przodu. Proszę bardzo. Z4. O, robi wrażenie. No i co? No i ogólnie jest tutaj świetnie. No, te samochody robią naprawdę ogromne wrażenie. Na przykład jak zobaczyłem tego tutaj, Lexusa. Dwie rury wydechowe. Widać, że ma jakiś body kit. No, naprawdę jest naprawdę super. Na zewnątrz też mamy jakieś samochody, dlatego wyjdę teraz stąd. Z tego miejsca, gdzie oczywiście otrzymałem pozwolenie na nagrywanie. I pokażę Wam Hammera. Tutaj stoi bardzo czarny Hammer. No teraz bym sobie takim nie pojeździł, bo pewnie gorąco jest w nim, jak nie wiem. A tutaj na przykład stoją jeszcze. Tutaj stoi jeszcze Dodge obok niego. Jeszcze mu wszystkie czarne, które mają jakieś duże czarne, to jest tutaj ulubiony kolor. Na przykład tam stoi też kolejny po obryszaniu. A tam jeszcze na myjni stoi. Także no, jeszcze raz bardzo dziękuję tutaj za pozwolenie na nagrywanie, żebym mógł zrobić takie króciutkie przedstawienie. Także tutaj jest komis z samochodami do wynajęcia Vogt, nie wiem, jak to się konkretnie czyta, w Weißenbornie, dlatego przyjeżdżajcie, jeśli chcecie sobie wynająć jakiś taki specjalny samochód, pojeździć sobie, no bo na pewno znajdą się osoby, które będą czymś takim zainteresowane. Także jeszcze raz Wam pokażę ten budynek. To wygląda jak taka altanka ogrodowa trochę. I tutaj co jakiś czas przywożę jakieś nowe samochody. I ludzie wynajmują normalnie, żeby sobie, nie wiem, przez weekend gdzieś poszaleć. Na przykład, nie wiem, te ślubowe Renault, które stoi tu. Także co, jeszcze raz bardzo dziękuję właścicielom za umożliwienie nagrywania. A Wam polecam tu przyjechać. Także co, widzimy się jeszcze za chwilę, nie? Thank you.
Dobra, jesteśmy już po wizycie w komisie. No, mega mi się tam podobało. Masakryczne miejsce pod kątem tego, ile tam jest. No, po prostu jest mnóstwo ciekawych samochodów, pojazdów. Właściwie nie tylko samochodów, tam są maskarkary i samochody sportowe, tak? Jeśli znajdę ich stronę w internecie, to będziecie mieli w opisie pod filmem, a ja znowu mam źle cień ustawiony. O, muszę iść tak. Teraz jestem w takim jakby lasku i podobno tutaj gdzieś można znaleźć takie stawy. To oczywiście też będziecie mieli relacje z tego. Także co, wpadajcie na ich stronę, którą wam może podlinkuję, jeśli nie zapomnę i znajdę, to podlinkuję wam w opisie filmu. To tam pewnie będziecie mogli się dowiedzieć trochę więcej, więcej szczegółów na temat tego wszystkiego, co tam można znaleźć. Także co? Tutaj mamy właśnie jeszcze w tym parczku, takim małym albo dużym. Tutaj gdzieś. Tu? Jest boisko. Fajnie. Nawet z siatkami. W Polsce to jak już by było coś takiego, to już siatki powyrywane by były pewnie. Ale na szczęście nie jesteśmy w Polsce. To znaczy na szczęście. No nie jestem po prostu. Nie jest. Tutaj inaczej tak. Czyściej trochę. Także co, mam nadzieję, że teraz będzie lepsza jakość dźwięku. Bo nagrywam teraz właśnie na słuchawkach i mówię lekko głośniej, więc mam nadzieję, że jakby co, to nie będzie tak, że się nagle będę krzyczał czy coś. Staram się mówić tak normalnie, ale że nagrywam na słuchawkach, to mam nadzieję, że będzie trochę lepiej. I tam w tym komisie, co byliśmy, to tam może być trochę inaczej, bo też nie chciałem się drzeć tam jakoś na cały głos, bo tam jest dość mały budynek i pewnie dość duże echo by się niosło jeszcze, by przyszedł ktoś, nakrzyczał na mnie, dlaczego ja krzyczę. Dlatego mam nadzieję, że nie będzie za cicho, tylko będzie tak w miarę mnie słychać, tak? Ja tutaj się zapuszczam w coraz większe gąszcze. Nie wiem, jakieś przebity może wam zrobię z aeroparku, ale tutaj, no na razie nie teraz, bo tutaj na razie nic ciekawego nie ma, oprócz krzaków i drzew i dużej gęstości. Nie muszę sobie. No może tak, bo mnie już ręka drętwie od trzymania telefonu. Bo nagrywam telefonem, a nie kamerą. Także ręka mnie boli. I co? Oczywiście w poprzednim filmie, tym takim trochę gorszym pod kątem obrazu, bo te pierwsze dwa filmy były właśnie takie dość cienkie, można by powiedzieć, pod kątem właśnie tego obrazu i dźwięku, ale teraz mam nadzieję, że już będzie wszystko lepiej iść. Mi ręka znowu drży i będę miał nagranie drżące. Także w poprzednim filmiku już pojawiło się słowo, które trzeba będzie odnaleźć w tym filmie. Nie wiem, czy się już pojawiło, zobaczę w montażu dopiero. Bo wtedy dodaję te wszystkie słowa. Także co? No, mam nadzieję, że uda wam się odszukać. A teraz zapraszam was na krótką przerwę od mojego gadania. Na różne przebitki z parku.
niestety nie udało nam się dotrzeć do tego jeziora, czy tam stawu. Ale co, no macie tam różne przebitki, filmik był według mnie, no, fajny, ciekawy. Byliśmy w tym komisie, wszystko było super. Także zostawcie lajka i subskrypcję, bo brakuje nam dwóch subów do 300. Także co, dzięki.